Była druga połowa listopada 1941 roku. Ja nie pamiętam. Kalendarza nie było, a na tej strasznej sali szpitalnej chirurgicznego bloku numer 21A w Oświęcimiu jeden dzień podobny był do drugiego, a wszystkie były smutne. W ogromnej hali na trzypiętrowych pryczach leżało ponad 300 więźniów po operacjach lub oczekujących na operację. Sala operacyjna była po prawej stronie w kącie tej dużej hali, zasłonięta prześcieradłami. Komendantem sali był solidny, sprawiedliwy i zapobiegliwy student Uniwersytetu Warszawskiego, Nicet Włodarski. Operatorem był świetny chirurg, dyrektor szpitala z Tarnowa, dr Wilhelm Turschmidt. Jego asystentem silny i piękny ciałem i duszą młody lekarz krakowski dr Stefan Żabicki, syn Kowala z Sosnowca. Po operacji czy raka leżał na górnej pryczy w pierwszym rzędzie obok pryczy lekarzy i flogerów, czyli ich pomocników, niedaleko drzwi. Z mojej pryczy miałem doskonały punkt obserwacyjny. Nowo przybywający chorzy stawali obok mojego legowiska. Czekając na operację lub opatrunki, przesuwali się koło mnie. W takich chwilach zawierałem znajomości. Obserwowałem drzwi i ostrzegałem, gdy wchodzili esesmani. Wieczorem około 6:00 przyprowadzono zugang, czyli nowo przybyłych. Przyjmowanie do szpitali odbywało się rano po apelu. O przyjęciu decydował lekarz Niemiec, oficer SS. Formalności po szczęśliwym przyjęciu trwały cały dzień. Chory wędrował po różnych blokach. W jednym zapisywano go, w drugim oddawał odzież, w innym kąpał się, następnie otrzymywał koszulę i w końcu przyprowadzono go do bloku, w którym miał się leczyć. Nie jadł cały dzień, bowiem z bloku pracy, gdzie należał mu się chleb i zupa, został wypisany, a do bloku szpitalnego nie został jeszcze wpisany. Ludzie omdlewali z zimna i głodu. Gorącego wywaru z siana dostawali dopiero następnego dnia. Toteż wśród zugangów w ciągu pierwszej nocy pobytu na bloku szpitalnym bywały liczne wypadki śmierci. Pewnego listopadowego wieczoru w kolejce zugangów stał, jak inni, drżący z zimna, bólu i głody, młody jeszcze i dobrze zakonserwowany mężczyzna. Moją uwagę zwrócił na siebie tym, że antropologicznie biorąc reprezentował czysty typ alpejski, a nadto i tym, że gdy inni narzekali i kleli, on się modlił. Komendant sali Włodarski dbał o to, aby nowo przybywający jak najprędzej znaleźli się pod kocem na pryczach, ponieważ z żelazną konsekwencją walczył z zawrzeniem. Odbierał zugangom koszule, w których przyszli, zwykle zawszone. Szybko wypisywano im kartę chorych, wyznaczono miejsca i układano na pryczach. Gdy modlący się Alpejczyk zdjął koszulę, zobaczyłem na jego lewym udzie rozłożystą flegmonę. To było czerwone i spuchnięte, a ropień dojrzały do cięcia i niewątpliwie bardzo bolesny. Kolejka posuwała się, Alpejczyk przechodził obok mojej pryczy. Ulegając mojej słabości czy manii odgadywania z wyglądu, czym się obserwowany przeze mnie człowiek zajmuje, dochodziłem do wniosku, że to ksiądz. Ale ten psubrat kopnął kolegę w to udo, powiedziałem do niego. A niech mu Bóg odpuści, odpowiedział. No to już wiem na pewno, że to ksiądz, pomyślałem. Za chwilę usłyszałem, jak podawał pisarzowi numer i nazwisko. Mroczek. Organizacja zaczęła działać. Zatrzymałem przechodzącego Włodarskiego i objaśniłem, że ten więzień jest księdzem. Ulokował go blisko drzwi na pryczy numer 5, do której łatwy był dostęp. Po drugiej stronie sali, na pryczy numer 100, leżał już ksiądz Józef Zawadzki, proboszcz spod Kalisza,
co noc oblegany przez chorych, szukających pociechy religijnej. A trzeba było zachować wielką ostrożność, bo na sali leżało sporo Niemców, więc o donos nie było trudno. Po zgaszeniu światła powędrowałem do księdza Mroczka. Leżał na środkowej pryczy. Pod nim leżał warszawski pedagog, znany krajoznawca i działacz czerwonokrzyski Kazimierz Kujawski. Nad nim młody, godny zaufania poznański chłop. Zjadłszy kawałek przyniesionego przeze mnie chleba i popiwszy zimną herbatę, opowiedział mi nieco o sobie. Dowiedziałem się, że jest salezjaninem. Uwięziono go w Krakowie za współdziałanie w akcji wojskowej. Wymieniłem nazwiska księży salezjanów, moich bliskich przyjaciół z Aleksandrowa i Warszawy. I to nas więcej zbliżyło. Wtajemniczyłem go w arkana szpitalnego bytowania. Na pytanie, czy można do niego przysyłać w nocy więźniów pragnących wyspowiadać się, wyraził niezłomną gotowość i radość z powodu tej możliwości duszpasterzowania. Tego zimowego wieczora kochany i niezapomniany dr Żabicki zrobił księdzu Mroczkowi prowizoryczny opatrunek i, jak mi się zdawało, był jego pierwszym penitentem. Następnego dnia dr Turschmidt dokonał operacji. Narkozę dawał dr Żabicki. Wracając z sali operacyjnej, przystanął ksiądz Mroczek przy mojej pryczy. Uśmiechnął się przyjaźnie. Jego dobre oczy mówiły to samo, co i usta. Jacy wy dobrzy jesteście, panowie, jacy dobrzy, kochani. Będę się za was modlił. Po południu przy obchodzie lekarskim zapytałem doktora Turschmidta o stan rany księdza Mroczka. Gdyby to było u mnie w Tarnowie, to za 2 tygodnie poszedłby zdrów do domu, ale tu nigdy nic nie wiadomo, ani narzędzi, ani lekarstw. Opatrunki papierowe, gazy i watę zaledwie odrobione. Opatrunki wolno robić raz, najwyżej 2 razy w tygodniu. Chorzy pływają w ropie, a najgorsze to brak odpowiedniego pożywienia. Kiedy patrzę na chorych jedzących tę zupę robioną z bielonych kości na wodzie, to mi się zdaje, że to gotowa ropa wlewana do ludzkich organizmów. Dni płynęły wszystkie do siebie podobne. Wieczorami odwiedzałem księdza Mroczka. Rozmowy z nim były krzepiące. Nie filozofował. Swoją prostą wiarą, wypowiadaną prostymi słowami, zdobywał i uspokajał. We wszystkim umiał wskazać Boży cel. Jego prostota i dobroć działała kojąco w tym morzu złości, nienawiści, rozżalenia i cierpienia, które otaczało czcigodnego kapłana. Pokochaliśmy go. Pewnego wieczoru przyznał mi się ksiądz Mroczek, że rana się nie boi, a co gorsza, puchnie mu i boli prawe udo. Poszedłem do doktora Turschmidta, ten przyrzekł sprawę zbadać. Nazajutrz stwierdził ropę w prawym udzie. Znowu narkoza i zabieg operacyjny. Cierpienia potęgowały się. Upływały dni i noce, coraz więcej cieni. Po zgaszeniu światła przesuwało się koło pryczy księdza Mroczka. Szepty rozlegały się długo w nocy. Rano twarz jego jaśniała pogodą i spokojem. Wargi poruszały się nabożnie, a dni i noce były do siebie podobne. Rano skręcało ludzi, bo wszystkie okna musiały być otwarte na przestrzał cały dzień. Mało kaloryczna i w małych ilościach podawana żywność nie sprzyjała leczeniu. Więźniowie leżeli skurczeni i osłabieni. Ciężko chorzy po jednym na pryczu, lżej chorzy po dwóch. Nie wolno było stękać ani jęczeć. Na ten luksus pozwalali sobie tylko konający. Na głos Achtung, baczność, rozlegający się od drzwi, zapowiadający wejście esesmana, wszyscy chorzy musieli przewracać się na znak i wyprostować z rąkami wyciągniętymi na kocu. Opatrunki robiono we wtorki i piątki, o ile było czym. Co rano flagerzy zbierali z pryczy trupy i nagie na kocach wynosili na korytarz. Po rannym apelu Leichentergerzy, czyli nosiciele trupów, odstawiali je do krematorium. Tego bytowania zazdrościli nam jednak koledzy z bloków pracy. Pewnego dnia stwierdził chirurg,
księdza Mroczka ropę w prawym ramieniu. Znowu narkoza i operacja. Po kilku dniach znowu ropa w lewym ramieniu. Lekarze stali bezradni, a to już szło galopem. Ropa w lewej pachwinie, ropa w prawej pachwinie. Narkoza po narkozie, zabieg po zabiegu. Byłem przy ostatnim opatrunku u księdza Mroczka. Leżał na stole operacyjnym. Piękna, pogodnie uśmiechnięta jego twarz nie zdradzała cierpienia. Jacy wy dobrzy jesteście, panowie, jacy dobrzy, kochani. Całe jego ciało było w ropie. Doktor Truszmit i doktor Żabicki z wielką troskliwością, choć bez przekonania, oczyszczali głębokie rany, przemywali utlenioną wodą, zalewali jakimś erzacem, czyli taką namiastką leku, i bandażowali starannie, niestety papiarkami. Po skończonym opatrunku wyglądał ksiądz Mroczek jak mumia egipska. Był obandażowany od kostek aż po szyję. Zanieśliśmy go na prycze i przykryli kocem. Uśmiechnął się jak zawsze. Jacy wy dobrzy jesteście, panowie, jacy wy dobrzy. Mówił z wyrazem największej wdzięczności. Wróciłem do doktora Truszmita. Doktorze, czy ksiądz Mroczek bardzo cierpi? On nigdy się nie poskarży. To tytan cierpienia, odpowiedział. Patrzę z podziwem. Nie miałem podobnego wypadku w mojej długoletniej praktyce. To są nieludzkie bóle. Piękny typ kapłana, rzekłem. Gdybyśmy nie mieli takich kapłanów, to bylibyśmy stokroć gorsi i podlejsi niż jesteśmy, powiedział w zamyśleniu stary lekarz. A czy długo będzie się jeszcze męczył? Zapytałem, nie licząc na odpowiedź. Myślał chwilę i odpowiedział. Ropa jest już w podbrzuszu. Sądzę, że od 3 godzin do 3 dni. Po zgaszeniu światła tego samego dnia przy pryczy księdza Mroczka snuły się bardzo liczne cienie więźniów. Jęki rozlegały się ze wszystkich stron sali. Wielu więźniów zmarło tej nocy. Rano, gdy promienie zimowego światła usiłowały przebić zamrznięte szyby w oknach tej koszmarnej szpitalnej sali, nie otworzyły się już oczy księdza Mroczka. Twarz jego była pełna jasności i pogody. Usta trochę rozchylone, jak przy wymawianiu litery B. Może w ostatniej sekundzie chciał powiedzieć, bądź wola twoja. Nie pamiętam, czy to jeszcze był grudzień 1941, czy już styczeń 1942 roku. Łez już wówczas nie miałem. Gdy wynoszono księdza Mroczka, odmówiłem na zimno, anioł pański. W tym samym dniu, koło południa, weszło na salę 2 więźniów z obozu, rzekomo sprawdzać kanalizację. Nie było co u nas sprawdzać, bo żadnych przewodów kanalizacyjnych nie było. Widziałem, że się o coś chorych przy drzwiach dopytują. Wreszcie padło moje nazwisko. Starszy z nich podszedł do mnie. Był to pułkownik Józef Klink z Krakowa. Czy jest tu ksiądz Mroczek z Krakowa? Zapytał. Albo co? Na pytanie odpowiedziałem pytaniem. A proszę mi powiedzieć, kogo tu należy prosić, aby się nim serdecznie zaopiekowano? Wpadł on w ręce gestapo razem z grupą wojskową. Ja jestem także z tej grupy. Ksiądz Mroczek bardzo nam pomagał. To bardzo dobry i uczynny człowiek. Mamy względem niego obowiązki. To święty człowiek. Że święty, to my lepiej wiemy od was. To też radzę, abyście się panowie do niego modlili o zdolność cierpienia i siłę trwania. Może właśnie w tej chwili jego zbolałe ciało spala się w krematorium. Sprężyli się obaj w wojskowej postawie, choć były na nich obozowe, pasiaste łachmany.